jeśli możesz na początku o swoim stanie zdrowia, co tam takiego się stało, no i też czy możesz powiedzieć, co to za uraz? Nie wiem, no jutro mam badania, zobaczę co tam znowu. Słyszeliśmy, że od Tomka Lisowskiego, że chyba coś z łydką. No łydka mi boli, a co dokładnie to jutro się tam. Bardzo to przeżyłeś. Widać było nawet takie ujęcie, gdzie trochę musiał cię pocieszać trener Paczeta. No życzę to jeszcze dalej, no to tylko kontuzja, także no zobaczymy co jest dokładnie, może nic groźnego i szybko wyzdrowieje. Jak oceniasz to, co się działo na boisku? To był słaby mecz, bardzo słaby. W jakich kategoriach byś to ujął? Ja po kontuzji zszedłem, na pewno do mojego momentu Ruch był lepszą drużyną. Dopóki grałem, był zasługiwał na prowadzenie, później zszedłem i siedziałem cały czas w szatni, także no, z tego co słyszałem, no, tak to się dalej trzymało, że byli lepsi i zasłużyli na zwycięstwo. No, dokładnie, no tak jak pan wspomniał, to było bardzo słabe spotkanie i nie wiem, czy braku nam trochę sił, no ale no nie wiem, ciężko powiedzieć. No ja uważam, że powinniśmy wyjść od razu wysoko i ich zaatakować. No niestety tam Przemek złapał kontuzję i od razu trzeba było zrobić szybką zmianę i od razu ciężej się grało, tak? I w środku były dziury i myślę, że no, trzeba podnieść głowę do góry. No nie ma już szans na ósemkę, ale na pewno się utrzymamy i trzeba o to walczyć. Trzeba po prostu się z tego podnieść i zdobyć jak najwięcej punktów. Pierwszy celny strzał w meczu odejście chyba w 90 minucie. I tak szczerze rzecz biorąc, to ta porażka 0-2 to też chyba taki najniższy wymiar kary. Znaczy, no bardzo możliwe, no ten strzał był w 90 minucie w doliczonym czasie gry, ale no ja powiem szczerze, że Ruch grał bardzo dobrze blisko siebie i ciężko było się tam przedostać, czy pod ich 16, czy żeby znaleźć jakieś miejsce i uderzyć na tą bramkę, więc staraliśmy się grać bokami, ale Ruch również nam i to próbował no, zapobiec, bo wiedzieli chyba, że dobrze potrafimy wrzucać z boku, Paweł Glanski to dobrze robi, czy tam Sergiej Filipczuk i po prostu nam to uniemożliwili. Była taka sportowa złość w szatni po tym meczu. Wiem, że też no, mieliście jakieś rozmowy z kibicami już po zakończeniu spotkania. Pewnie trochę pretensji z ich strony też było. No na pewno. Zawsze sobie rozmawiamy w szatni i było trochę tam słów, ale myślę, że jutro dopiero na spokojnie. No, zimne głowy trzeba mieć, żeby porozmawiać, bo to trzeba przemyśleć, bo tak nie możemy grać. My mamy potencjał w tej drużynie i naprawdę, gdyby nie te stracone punkty w trzech poprzednich spotkaniach, no to gralibyśmy teraz tak naprawdę o tą pierwszą ósemkę. Kto wie, czy już byśmy w niej nie byli, no ale mówię, no nie możemy patrzeć wstecz, teraz musimy patrzeć tylko do przodu i wiadomo już, że zostaniemy w tej drugiej ósemce, no i musimy zrobić wszystko, żeby się utrzymać, a ja jestem tego pewien. Rzeczywistość pokazała, że dzisiaj byliśmy zespołem słabszym i niestety to 3 punkty zostały w Chorzowie, a nie jadą z nami razem do Kielc. Co było przyczyną dzisiaj waszej porażki? Bo w rozmowie z Michałem ja tam otrzymałem informację, że głównie z te fragmenty gry. Mimo, że to analizujecie, to jednak coś nie zatrybiło. No na pewno tak, po raz kolejny ze stałego fragmentu gry dostajemy bramkę, tym bardziej dostaliśmy do, można powiedzieć, na przerwę, tak? To wiadomo, że gdzieś tam skrzydła podcina, ale z wiarą wyszliśmy na drugą połowę, spróbowaliśmy coś zrobić, ale niestety to Ruch okazał się lepszy i tak jak mówiłem wcześniej, w Chorzowie zostały 3 punkty. Chcąc jednak wygrać, to wiadomo, że nie samą defensywą się gra. Tutaj broni się własnej bramki, trzeba przede wszystkim coś szczerać. Jak no, gra się. Atak, gra się, tak, się posypał, nie wiem, czy to nie było tak, że właśnie się posypał po kontuzji Przemysława Trytki. Czy to właśnie nie tak? Tutaj być, plan... może, być może, ale to są też inni koledzy, którzy wchodzą i którzy też chcą grać. I gra się tak, jak zresztą przeciwnik pozwala. No, Ruch nam na dzisiaj na wiele nie pozwolił, sam strzelił 2 bramki i można powiedzieć wygrał zasłużenie. No cóż, zostaje nam walka w tej drugiej ósemce i walka o utrzymanie, tak, także... Sytuacja wam się właśnie troszeczkę skomplikowała, bo jest wielki ścisk tutaj właśnie. No tej ale to taka jest liga, tak, także no cóż, liga jest taka, że każdy może wygrać z każdym. Dostało 8 meczów, także jesteśmy pełni nadziei i z wiarą podchodzimy do każdego meczu, że możemy wygrać i spokojnie w tej lidze się utrzymać.